Zakręcki zbierało 25 jednostek, w tym szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, przedszkola i różne inne organizacje. Zebrano ponad 6 ton zakrętek. Wyliczyliśmy około 3 milionów, ponad 3 miliony nakrętek. Oraz zostało zorganizowane halowy charytatywny turniej piłki nożnej, gdzie zebraliśmy kwotę 2735 zł. Oraz nastąpiło dofinansowanie z NFZ-u, które wyniosło 3200 zł. Zbierali najmłodsi i starsi i jeszcze starsi. Zbierały dzieci, uczniowie i emeryci, i mali, i duzi. I wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że osobno wypowiedzą się rodzice na ten temat, ale chciałbym wyróżnić. Najwięcej zebrała Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie. Czy jest przedstawiciel Zelowa? Nie ma. Drugie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie. Jest pan. Bardzo proszę. Panie starosto, może mamy poprosimy, żeby... Nie wiem, czy rodzice najlepiej. Albo tak i tatę. Proszę bardzo. Mama i tato, proszę wręczyć zasłużoną statuetkę dla SSW. I ja też serdecznie gratuluję. Zaangażowaliście się naprawdę niesamowicie. Dzięki temu możemy oglądać uśmiech Amelki, myślę, że przez dłuższy czas. Naprawdę w imieniu swoim i pani dyrektor pięknie dziękuję za wszystko. Panu dyrektorowi dziękuję serdecznie i pani Ani Matrzewskiej, która mnie tu dzielnie wspierała i w każdej akcji zawsze pomagała. Dziękuję. Trzecie miejsce, Szkoła Podstawowa w Domiechowicach. Bardzo proszę. Jeszcze muszę powiedzieć, że szkoła z Domiechowic dzisiaj przywiozła całą stertę nakrętek. Dziękuję bardzo i zapraszamy oczywiście do akcji dla Patrycji. Chciałbym podziękować dwóm młodym ludziom, którzy zorganizowali halowy charytatywny turniej piłki nożnej. Jednego nie ma, bo obowiązki pracownicze, ale jest Michał Puska. Bardzo proszę, Michał, tutaj do nas. Mam nadzieję, że razem z Marcinem Kowalskim, którego obecnie nie ma, włączycie się aktywnie w akcję dla Patrycji. Tu proszę bardzo. Proszę wręczyć, koledze. Dziękuję bardzo. Proszę. A tutaj dla Marcina proszę mu przekazać. Dziękuję. I zapraszamy do akcji dla Patrycji. Ja również chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy nam pomogli. I naprawdę podziwiam całą panelkę, bo dostarcza mnóstwa energii i rodziców. Tak naprawdę oni są bohaterami na co dzień. Uśmiechnięta jestem. Dobrze. Jestem już taka smutna, jakbym miała tam stać i śpiewać. Chcecie, to mogę coś zaśpiewać? Bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Brawo. Szanowni Państwo, dla takich chwil warto pracować i to nas pobudza i na pewno akcja dla Patrycji też zakończy się pełnym sukcesem. Mam wyróżnienie dla klubu Seniora Nie Ma Mocnych, którzy bardzo aktywnie się wręczyli w naszą akcję i oczywiście klub Seniora, mam nadzieję, że będzie nas wspierał całą mocą i całą swoją energią, a tej energii jest mnóstwo. Dziękujemy również. Ja również. Dziękuję za pomoc i zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo. Chciałam tylko powiedzieć, że koleżankom i kolegom z klubu Seniora Nie Ma Mocnych bardzo dziękuję, dlatego że bardzo się przyczynili do zbierania. Nie wiem, chłopczyk był przed Amelką, też żeśmy zbierali. No teraz dla Gabrysi będziemy chcieli, dla Patrycji będziemy chcieli podwoić tą ilość. No staramy się jak możemy, robimy, żeby było jak najwięcej korków. Raz jeszcze dziękuję. I mamy wyróżnienia dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie. Zapraszamy do współpracy. Proszę wręczyć. Zespół Szkolno-Przedszkolny Woli Wiązowej. Jest przedstawiciel? Nie ma. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Jest. Proszę wręczyć.
Ale jeszcze proszę, Stasiu, poczekać. Nauczyciel ze szkoły, pan Stanisław, zorganizował swoją indywidualną zbiórkę i chcieliśmy go wyróżnić za postawę, zaangażowanie. I Stasiu, bądź z nami. To ma specjalny dla nas, od nas dyplom uznania dla ciebie. Wszystkiego dobrego. Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania w Bełchatowie. Bardzo dziękujemy za pomoc. Szkoła podstawowa w Parznie. Nie ma. Gminne przedszkole w Domiechowicach. Jest? Jest. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Stowarzyszenie Powiatowy Ruch Społeczny w Bełchatowie. Dziękujemy za pomoc i zapraszamy do współpracy. Przedszkole samorządowe numer 7 w Bełchatowie. Szkoła podstawowa numer 13 w Bełchatowie. Przedszkole samorządowe numer 4 w Bełchatowie. Nie ma. Jest. Jest? A tak. To przepraszam. Dziękuję i zapraszamy do współpracy. I teraz chwila najważniejsza. Amelka, jesteś właścicielem tego oto pojazdu. Niech ci służy jak najdłużej i żeby twój uśmiech był taki zawsze radosny jak dzisiaj. Jak dzisiaj, tak. A to ja myślę, że to już tato, bo ja tego nie potrafię obsługiwać. Proszę bardzo. No, tato. Tak, już. Chciałem próbować. Było przekazanie, żeby Amelka stanęła na własnych nogach. Stało się to faktem. W tej chwili stało się to faktem. I wszyscy naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi. Bardzo, bardzo dobrze. Okej, w porządku. Dzięki, dzięki pomocy. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, naprawdę. To wszystko dla mnie skończyło. Bardzo dziękuję. Naprawdę jestem szczęśliwa, że tak akcja się końca. Brawo. Ale to nie samemu trzeba. Samemu trzeba jeździć. No, pionizator ma trzy funkcje. Można w nim stać, siedzieć i leżeć. A Melce bardziej się przyda tak właśnie do stania. Ja może jako rodzice Amelki wyrażę parę zdań. Super, akcja się zakończyła. Amelka ma pionizator. Ogromna radość. Tutaj. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim, którzy przyczynili się do akcji zbierania zakrętek. Bardzo chciałam podziękować tutaj dyrektorowi CKP-u, panu Andrzejowi Jędrzejczykowi, pani koordynator Ani Matyszewskiej i wszystkim uczniom, którzy pomogli w tej zbiórce. I nie tylko. Dziękujemy bardzo. Amelka szczęśliwa, rodzice też. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze się dołączę tylko, że jestem bardzo szczęśliwa i radosna. Natomiast tak, jestem pogodna, miła, przyjemna. To nie jest takie łatwe, jak się wydało. No to bardzo nie jest dziękuję. Łatwe, tak. Twoje życie nie jest łatwe, to ma Amerka rację. Kochani, dziękujemy wszystkim jeszcze raz. Całego dnia.